Ten świat dzieli ludzi na dobrych i na złych. Ten świat mówi tobie, że możesz uzyskać coś, szczęście, poza Jezusem Chrystusem. Ten świat mówi, że są grzechy lekkie i są grzechy ciężkie, ale chcę dzisiaj ci powiedzieć, że nie ma grzechu ciężkiego ani lekkiego. Jest jeden grzech, a tym grzechem jest twoje ego, twoja niezależność od Boga. Jeżeli tutaj rodzisz się na ziemi, rodzisz się jako martwy duchowo człowiek, jeżeli ty nie oddasz swojego życia Jezusowi tutaj na ziemi, jeżeli nie uwierzysz w Niego, to będziesz musiał iść do piekła. Ale dzisiaj mówimy tobie dobrą nowinę o tym, że Jezus Chrystus wstał z martwych i żyje. 7 lat temu spotkał osobiście Jezusa. 7 lat temu On przyszedł do mojego pokoju. Ja Go tam zawołałem. Wiecie, ja zawsze od dziecka byłem po ludzku porządnym, dobrym człowiekiem. Chodziłem do kościoła, robiłem różne cyrki religijne i nic nie dawało. Cały czas miałem depresję, cały czas chodziłem smutny, cały czas chodziłem umęczony, aż pewnego dnia usłyszałem Ewangelię, tak jak wy teraz słyszycie. Usłyszałem o tym, że Jezus Chrystus, On jest naprawdę żywy. Ja od zawsze słyszałem, że Jezus to jest jakaś figurka, że to jest jakiś obrazek, że to trzeba się starać i spinać, żeby On do ciebie przyszedł. Ale w Słowie Bożym przeczytałem, że jesteśmy łaską swojej przez wiarę, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Twoje dobre uczynki nie mogą w żaden sposób zaprowadzić cię do nieba. Twoja porządność, może wiele razy chodzisz do kościoła i myślisz, że jesteś dobrym człowiekiem, ale chcę ci powiedzieć, że Słowo Boże nam mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. Nie ma człowieka sprawiedliwego. Każdy zbłądził, każdy oddzielił się od Boga. Dlatego dzisiaj wzywamy was, abyście przyszli do Jezusa, abyście uwierzyli w to, że On prawdziwie powstał z martwych, że On przebaczył ci twoje grzechy, że On jest Synem Bożym. Jeszcze dzisiaj możesz poznać Jezusa Chrystusa. Jeszcze dzisiaj możesz doświadczyć Jego mocy w swoim życiu. Jeszcze dzisiaj możesz dotknąć Jego osoby osobiście. Wystarczy, że zawołasz do Niego. Wystarczy, że powiesz: Jezu, chcę ciebie spotkać. Powiesz: Jezu, chcę ciebie poznać taki, jaki ty jesteś. Zawołaj dzisiaj do Niego. Powiedz: ja chcę ciebie poznać. Takiego człowieka za chwilę do Pani przyjdzie, za chwilę przyjdę. Jeszcze dzisiaj możesz do Niego zawołać. Dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. Nie musisz chorować, nie musisz cierpieć, nie musisz cię diabeł dojeżdżać. Możesz być wolnym człowiekiem. Jeżeli jesteś zniewolony, jeżeli masz jakąkolwiek chorobę, to przyjdź tutaj na to miejsce. Boże, swoją świętą rękę i każda choroba odejdzie w jednej chwili. Jeżeli lekarze ci powiedzieli, że twoja choroba jest nieuleczalna, to nic ci powiedzieli nieprawdę, ponieważ Jezus na krzyżu Golgoty wziął każdą chorobę, On wziął wszelką niemoc, abyś ty mógł być usprawiedliwiony, abyś ty mógł być święty. Ale nie możesz być święty, dopóki nie poznasz Jezusa. Religia ci mówi, że jesteś dzieckiem Bożym, gdy rodzisz się w łonie matki swojej. Ale Słowo Boże nam mówi, że tym są dzieci Bożymi, którzy uwierzyli w Niego, którzy Go przyjęli. Przyjmij dzisiaj Jego ofiarę. Uwierz w Jego ofiarę świętą na krzyż Golgoty. Żadna religia, żaden ksiądz, żaden człowiek nie jest w stanie cię zbawić. Nie zbawi cię Mohamed, nie zbawi cię Budda. Tylko w Jezusie Chrystusie jest życie wieczne. On jest Jesus Christ. Only Jesus Christ is one way to the God. No only way to the God. Only Jesus Christ came on the cross for you 2000 years ago and forgive all your sins. Today you can be free. You can be healed. If you have pain in your body, you can come here. And I can touch your body and you will be healed. Jesus Christ is a life and a way to the God. You can be saved. You can be saved. You can cry to God and tell Jesus, come to me. I would like to meet with your personality. Sakapata Roro Sotori Nalara Basor.
Tasza Basza Kolos, jesteś osobą, która od wielu miesięcy ma problem z bólami głowy. Jeżeli chcesz być zdrową osobą, to przyjdź tutaj na to miejsce. Zostaniesz uzdrowiona. Szapasaj! 4 lata temu myślałaś sobie o tym, że Bóg jest gdzieś daleki, że On jest niedostępny i że nigdy Go nie poznasz. Ale słysząc te moje słowa, masz gwarancję tego, że jeżeli do Niego zawołasz osobiście, to Go spotkasz. To Go spotkasz osobiście. To Go spotkasz. Wystarczy Twoja wiara. Wystarczy, że uwierzysz w to. Twoja wiara. Nie oglądanie swoimi oczami rzeczy widzialnych. Bóg jest duchem. Bóg jest duchem. I potrzebujesz się nim spotkać w duchu. Potrzebujesz uwierzyć w to, co On dokonał na krzyżu Golgoty. Jeszcze dzisiaj do Niego zawołaj. Sorora Masy, Lebesia Katororo, Satorora Mateim. Jesteś osobą, która ma problem z alkoholizmem od 3 lat. Jeszcze dzisiaj możesz być wolny. Zawołaj do Jezusa. Bez Jezusa chcę być wolnym człowiekiem. Chcę być wolny. Chcę Ciebie spotkać. Chcę Ciebie doświadczyć jako prawdziwego Ojca. Jezus Chrystus przyszedł tutaj na ziemię, aby zademonstrować Bożą moc. On przyszedł obawić się Ojca. Jezus Chrystus jest Bogiem. On jest jedynym Zbawicielem. Nie ma innego Zbawiciela. Tylko w Chrystusie jest życie wieczne. Nie w opłatku, nie w religii. Tylko w Chrystusie potrzebujesz do Niego przyjść, abyś miał życie wieczne.